Cześć, nazywam się Tomek Jaroszek, a to jest podcast Nic za darmo. Rozmawiamy w nim prostym językiem o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć skomplikowany świat finansów i inwestowania, chcesz więcej oszczędzać i lepiej zarabiać, albo po prostu lubisz poszerzać horyzonty, to jesteś w dobrym miejscu. Znajdziesz mnie również na blogu i kanale YouTube'owym o nazwie Doradca TV. Gdy mówimy o tak zwanych shortach w spekulacji, bardzo często wiele osób ma na myśli po prostu kontrakt lub instrument CFD, który klikamy na rachunku, no i cyk, założyliśmy się z brokerem, że wartość instrumentu będzie spadać. No i oto mamy krótką pozycję. Oczywiście to jest duże uproszczenie wobec tej klasycznej, krótkiej sprzedaży znanej na rynku akcji, gdzie faktycznie następuje obrót papierami. I czasem, nawet jeśli nie jesteśmy tym zainteresowani, to możemy faktycznie na tym zarobić. Na przykład wypożyczając komuś akcję. Rozgryźmy dzisiaj ten temat. W tym odcinku jak działa krótka sprzedaż i do czego ona w ogóle jest nam potrzebna. Po drugie, jak to się ma do realiów polskiego inwestora. No i po trzecie, o co chodzi w wypożyczaniu akcji i jak ewentualnie można na tym zarobić. Zaczynamy! Nic za darmo. Zaprasza Tomek Jaroszek. Zanim przejdziemy do tematu, kilka słów o partnerze tego odcinka, Saxo Banku. Na pewno słyszeliście w ostatnim czasie dużo więcej o Saxo, no bo diametralnie zmienił ofertę dla polskich inwestorów i generalnie stał się dużo bardziej konkurencyjny, szczególnie dla tych bardziej doświadczonych inwestorów. Licencja bankowa, jak sama nazwa wskazuje, jurysdykcja duńska, dużo niższe opłaty i dostęp do rynków z całego świata. To już brzmi dobrze, a jeszcze lepiej zaczęły się tegoroczne zmiany dla klientów. Jest polski IBAN do wpłat w PLN-ach, czyli wysyłamy pieniądze na polski rachunek, one finalnie lądują i tak w Danii. Raport podatkowy zawierający rozliczenie dywidend i odsetek, czyli coś, czego generalnie boi się wielu inwestorów zainteresowanych instrumentami zagranicznymi. Już nie trzeba liczyć samemu, jest też raport podatkowy. No i rosnące oprocentowanie wolnych środków na rachunkach. Na koncie VIP to już jest ponad 5% na PLN-ie i powyżej 3% na dolarze. No i teraz nowość, wprowadzona dosłownie przed chwilą, możliwość zarabiania na wypożyczaniu akcji i ETF-u. Ja tu się nagadałem, ale jeśli chcecie sami spróbować, to link partnerski z promocyjnymi warunkami zostawiam oczywiście pod nagraniem. Saxo Bank możecie śmiało przetestować na sobie. I to wszystko brzmi super, jak już się trochę na inwestowaniu znamy, ale to jest podcast, który zawsze faworyzuje początkujących, więc zrobimy krok do tyłu i spróbujemy rozgryźć sens wypożyczania akcji. Żeby to dobrze zrozumieć, musimy zrozumieć samo działanie krótkiej sprzedaży. W związku z tym zaczynamy nasz temat. O co chodzi w zarabianiu na spadkach? Na pewno nie o kupowanie instrumentów CFD i zakładanie się z brokerem. Nie. My tu mówimy o klasycznej krótkiej sprzedaży, kiedy nasza analiza zakłada, że jakiś podmiot jest po prostu mocno przewartościowany, więc generalnie jego cena musi zacząć spadać. Czy spadnie faktycznie, czy nie, to inna sprawa, ale generalnie ja chcę na tym zarobić, ale bez wykorzystania kontraktów, certyfikatów i w ogóle nie chcę dotykać rynku instrumentów pochodnych. Zrobimy czysto akcyjny temat. I tak oto dochodzimy do naszego pojęcia, bo krótka sprzedaż polega na sprzedaży papierów wartościowych nie będących własnością sprzedającego. Jednymi słowy, ja nie mam akcji spółki, którą uważam za przewartościowaną. Jeśli jednak uważam, że cena tego papieru spadnie, to najpierw pożyczam te akcje za pośrednictwem brokera, po czym od razu je sprzedaję. Okej, no i co dalej? Jeśli mam rację i później kurs znacząco spadnie, to odkupię te akcje na rynku po dużo niższej cenie niż sprzedałem i zwrócę dokładnie tyle samo pożyczonych walorów brokerowi. Zysk inwestora w takiej sytuacji to jest nic innego jak ta różnica pomiędzy kwotą uzyskaną ze sprzedaży papierów, a kwotą, jaką uzyskał z tytułu ich zakupu. No i oczywiście minus wszystkie koszty, no bo za wypożyczenie też musimy zapłacić. I jak ktoś bez przykładu nie umie, to nie ma problemu. Spróbujmy przerobić na spółce, którą chyba wszyscy doskonale znamy i sytuację też całkiem nieźle możemy kojarzyć z ostatnich lat. Cofamy się w czasie, hipotetycznie mam wrażenie, że przy 400 zł akcje CD Projektu są bardzo drogie, więc chcę na tym zarobić. Pożyczam 100 akcji i je sprzedaję po 400 zł na rynku. No i cyk, 40 tysięcy złotych, okrągła kwota, łatwo ją sobie wyobrazić. Cyberpunk wchodzi na rynek. No jest jak jest, to też wszyscy pamiętamy, akcje zaczynają spadać. Spadają i spadają i spadają, a ja na poziomie, gdy akcje są za 250 zł, mówię stop. Więcej nie ryzykuję, odkupuję akcje. I tak oto 100 akcji kupuję po 250 zł, czyli 25 tysięcy złotych. Tyle de facto wydałem na zakup akcji, które oddam brokerowi. No i cyk, 15 tysięcy złotych różnicy minus koszty, to jest mój realny zysk. Liczba akcji w tej transakcji cały czas jest taka sama, ale zmieniała się ich cena w czasie. Oczywiście gdyby akcje urosły z tych 400 jeszcze do 600, no to miałbym problem. Może bym musiał je odkupić po dużo wyższej cenie, a gdybym chciał długo trzymać te pozycje licząc na dalsze spadki, no to musiałbym cały czas płacić za pożyczone akcje, bo to są koszty. Za pożyczone akcje się płaci. No i gdzieś je trzeba pożyczyć, ale do tego za momencik dojdziemy. I tak to generalnie działa na świecie. Jeśli patrzymy na rynek akcyjny, jeśli patrzymy na duże spółki, to się cały czas gdzieś tam w tle dzieje, nawet jeśli my nie bierzemy w tym w ogóle udziału. Tylko jak to jest, że tam jest dużo sprawniej niż w Polsce? Dlaczego u nas tak to sprawnie nie działa? No i tutaj przychodzi mi z pomocą gazeta Giełdy Parkiet, bo ona co jakiś czas monitoruje tak na poważnie ten temat, no bo sama Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie od lat przymierza się do takiego projektu, który jest związany z pożyczaniem akcji. I jak mówię od lat, to nie żartuję, więc sięgnijmy po cytat sprzed lat, który w zasadzie jest do dzisiaj dosyć aktualny. Jednak przez lata krótka sprzedaż na GPW nie zdobyła dużej popularności, m.in. ze względu na regulacje i określoną dostępność akcji do pożyczania. Tutaj ważne, OFE jako posiadacze walorów wielu spółek nie mogą jednak ich pożyczać. Giełda zapowiada, że pracuje nad projektem, który ma ułatwić ten rodzaj handlu. No okej, tylko to był 2019 rok i zgodnie z zapowiedziami nadal pracuje nad tą platformą. Wtedy akurat przedstawiciel GPW, pan Bogdan Kornacki, mówił taki, tu znowu cytacik, to bardzo szeroka inicjatywa, ważna dla całego rynku kapitałowego. Liczymy, że uruchomienie platformy pożyczek akcji zwiększy skalę rynku i przełoży się na wzrost płynności na rynku kasowym oraz rynku instrumentów pochodnych. W 2022 roku Giełda Papierów Wartościowych nadal swój pomysł podtrzymywała. Tyle tylko, że kwestia regulacji okazała się bardzo trudna do przeskoczenia, w związku z tym w Polsce trochę bez większych zmian w tym temacie. W krótkiej sprzedaży jest jeden ważny wątek. Żeby ktoś zagrał krótką pozycję, ktoś musi mu pożyczyć akcję. No i naturalnie ten ktoś to bardzo rzadko kiedy ty lub ja, no bo na rodzinnym rynku takich możliwości prawie nie ma, to sobie wyjaśniliśmy. Ale co by było, gdyby się jednak dało? Może niekoniecznie na naszym rynku, ale wyjść troszkę szerzej. I gdybym miał mój portfel akcji na długi termin, ale przy okazji mógłbym wypożyczyć trochę akcji i przy okazji mógłbym oczywiście na tym też zarobić. I dokładnie taką usługę wprowadza właśnie Saxo Bank, partner dzisiejszego odcinka. I przyznaję, że nigdy nie zarobiłem grosza na takiej usłudze nigdzie indziej, bo w zasadzie albo nigdzie tego nie było, albo było to o tyle wyjątkowe, że zrobione niekorzystnie dla inwestora. I było, ale nie za bardzo miałem jak na tym zarobić. Nawet jak kiedyś testowałem jeden rachunek zagraniczny, w którym pożyczanie akcji było wmontowane, to było to zrobione tak, że ja jako posiadacz rachunku, jako klient indywidualny właściwie nic z tego nie miałem. Miałem adnotację, że broker może pożyczyć moje akcje, no ale dzięki temu ja mam tańszy rachunek. No trochę słabo i nie dziwię się, że inwestorzy nie przyjmowali z wielkim entuzjazmem tego typu ofert, no bo albo to jest przejrzyste, albo to jest mi całkowicie niepotrzebne. Tutaj akurat sytuacja wygląda dużo lepiej, no bo będę widział ile odsetek dostaję za jakie akcje, będzie to bardzo fair wobec inwestora. Mam akcje? Jeśli jest zapotrzebowanie na pożyczenie ich, to faktycznie moje akcje na rachunku mogą dodatkowo zarobić. Po prostu. Wprawdzie jeśli będę w tym czasie na przykład chciał pojechać na walne zgromadzenie tej spółki, ale akcje będę miał wypożyczone, no dobra, to już się nie da. No ale umówmy się, że to jest dosyć rzadka sytuacja, szczególnie jeśli mamy rynek ten szeroki, zagraniczny, szczególnie amerykański, Chociaż mój case Berkshire Hathaway akurat pokazuje, że niby się da, no ale raczej nie zakładam, że regularnie jeździmy na walne zgromadzenia amerykańskich spółek. Dużo ważniejszy jest drugi element, czyli dywidenda, bo ekwiwalent dywidendy w tym czasie, gdy moje akcje są pożyczone, dostanę. No a rynek jest szeroki, no bo oczywiście mówimy o świecie dużo większym niż nasza rodzima GPW, więc bardzo fajnie będzie to widać na rynku akcji amerykańskich, gdzie sprzedaż krótka jest nie tylko częściej wykorzystywana, ale też mówiąc wprost, ona ma trochę lepszy PR. Nie wiem, jak wy do tego podchodzicie, bo to są fajne, etyczne dyskusje, czy to dobrze, że się tak robi, czy niedobrze. Ja nawet rozmawiałem z prezesami spółek albo analitykami bankowymi, to czasami jak ten wątek się w ogóle przewija, to niektóre osoby mają taki mocno etyczny problem z samą formułą zarabiania na spadkach. No bo jak ja mogę zarabiać na tym, że spółka popada w jakieś kłopoty, czy radzi sobie źle, że ja się z tym źle czuję, że bym nie chciał tak robić, tak nie powinien działać rynek kapitałowy. Okej, to jest jedna strona medalu, ale na przykład Amerykanie tłumaczą to sobie zupełnie inaczej. No bo krótka sprzedaż ma na celu zwiększenie efektywności rynku. No bo tak naprawdę nie o to chodzi, że ona zarabia na spółkach, które popadają w jakieś kłopoty, ale wspiera eliminację przewartościowanych podmiotów. No i tu faktycznie musimy się trochę zgodzić, że bywają podmioty, gdzie ten hura optymizm jest tak duży, że faktycznie następuje to oderwanie od fundamentów w tę stronę właśnie pompowania akcji. To jest dyskusja na długie, długie godziny i ja tego w tym odcinku się nie podejmuję, ale chciałem pokazać wam też dwie strony tego inwestorskiego dylematu, bo to jest arcyciekawe, jak zaczniemy w ogóle się nad tym poważnie zastanawiać, jak ten rynek kapitałowy działa, jakie tutaj są za i przeciw, ale wiele instytucji czy większych gabarytowo inwestorów też potrzebuje akcji do zabezpieczania swoich pozycji. O tym bardzo, bardzo często zapominamy, no bo inaczej patrzymy na ten świat jako indywidualnie. Jeśli jakaś firma, fundusz myśli o akcjach danej spółki w bardzo, bardzo długim terminie, na wiele, wiele lat, ale w jakimś określonym czasie, kiedy spółka ma kłopoty, chce po prostu, żeby ta transakcja była zabezpieczona, no to tak robi, żeby ta zmienność portfela nie była taka duża. No i wtedy te akcje są po prostu potrzebne do zabezpieczenia pozycji i znowu pojawiamy się teraz my z naszymi akcjami na rachunku. Jest to dosyć nowa sprawa w Saxo Banku, ale z mojego punktu widzenia to jest w ogóle nowa sprawa w skali całego naszego rynku i usług dostępnych dla polskiego inwestora. W związku z tym nie będę tylko ja sam o tym opowiadał, tylko po prostu skorzystam z okazji w tym podcaście i zapytam. Marcin Ciechoński, dyrektor marketingu Saxo Banku w Europie Środkowo-Wschodniej, zawsze bardzo chętnie pomaga inwestorom rozwiewać wszystkie wątpliwości i tłumaczyć, jak to wszystko działa, więc pozwoliłem sobie skorzystać z okazji i zadać mu dwa bardzo, bardzo ważne pytania. I już się przełączamy do tej króciutkiej rozmowy. Jak to w praktyce będzie działać? Zaznaczam sobie, że chcę po prostu pożyczać akcje, czy wybieram które konkretnie akcje, czy ETF-y, czy jak to dalej działa po stronie inwestora? Możliwość pożyczania akcji i ETF-ów w Saxo Banku działa w bardzo prosty sposób. Obecnie ta usługa jest dostępna już w naszym biurze w Singapurze i jest tam bardzo popularna. Od 6 marca będzie ona również dostępna dla klientów z Polski. I teraz tak, po tej dacie, posiadając rachunek w Saxo, wystarczy, że na platformie aktywujesz zgodę na wypożyczanie i to tyle z Twojej strony. Całą resztą zajmiemy się my. Współpracujemy z największymi instytucjami finansowymi na świecie. Jeśli pojawi się popyt na wypożyczenie jakichś akcji ETF-ów, to my sprawdzamy na rachunkach klientów, którzy wyrazili zgodę na wypożyczanie, czy je posiadają. Jeśli tak, to takie instrumenty są przez nas wypożyczane. Co ważne, instytucja taka przekazuje zabezpieczenie pieniężne równe 102% wartości rynkowej wypożyczanych akcji lub ETF-ów i jest ono uzupełniane wraz ze zmianami kursów. To Ty jako klient będziesz widział w platformie, jakie akcje zostały od Ciebie wypożyczone i będziesz widział, jakie z tego tytułu otrzymujesz płatności. Co ważne, w każdej chwili możesz te akcje sprzedać lub po prostu wycofać zgodę na wypożyczanie instrumentów z Twojego rachunku. I to jest bardzo ważna cecha tej usługi u nas, ponieważ my nie wpisujemy do regulaminu, że możemy od Ciebie wypożyczyć, to Ty jako klient decydujesz, czy wyrażasz na to zgodę, czy nie. A skąd ja mam wiedzieć, które akcje są chętnie wypożyczane? Czy ile w ogóle na nich zarobię, skoro na świecie coś się dzieje i jacyś inwestorzy chcą tutaj mieć krótkie pozycje albo hedżować te swoje? Czy ja taki dostęp do danych będę miał? Popyt i stawki za wypożyczenie danej akcji czy ETF-u zmieniają się z każdym dniem. Nie jest możliwe śledzenie takie na bieżąco. Nie ma tabeli z kwotowaniami aktualnych stawek. Pamiętajmy, że założeniem tej usługi nie jest to, aby nabywać akcje w celu ich wypożyczenia. to raczej rodzaj pasywnego dochodu, który możesz generować, jeśli posiadasz portfel akcji lub ETF-ów. My na naszej stronie i w platformie będziemy pokazywali informacyjnie 5 instrumentów z poprzedniego miesiąca, które były najczęściej wypożyczane oraz jakie były stawki, ale jest to raczej informacja taka orientacyjna. I teraz przykładowo w lutym bieżącego roku instrumentami, które były najczęściej wypożyczane, na które był największy popyt, były akcje z giełd amerykańskich, takie jak AMC Entertainment, Beyond Meat, Upstart Holding, czy na przykład fundusz ETF notowany na giełdzie francuskiej Amundi MSCI Emerging Market. I teraz płatności, jakie wypłaciliśmy naszym klientom w lutym po przeliczeniu na stawkę roczną, kształtowały się następująco. Za wspomniane ETF byłoby to 10%, AMC Entertainment to, uwaga, 65%, Beyond Meat 36%, Upstart Holding 16,9%. Natomiast, tak jak powiedziałem, to są stawki wypłacone w lutym po przeliczeniu na stopę roczną. Prawdopodobnie taka stawka oczywiście nie utrzymałaby się cały rok i za kilka dni czy tygodni mogłaby ona mocno spaść lub popyt na dane akcje do wypożyczenia mógłby zniknąć całkowicie. Nie powinniśmy więc tych stawek traktować jako zachęty do kupna danego instrumentu albo jako wyznacznik przyszłych płatności. Pamiętajmy też, że cały czas kurs tych akcji się zmienia, więc ma to wpływ na nasz portfel. Jeśli cena tych akcji spada, mimo że jest wypożyczona, to wartość naszego portfela też spada. I oczywiście analogicznie, jeśli cena rośnie. Natomiast najważniejsze jest to, że my jako klienci widzimy, które akcje są od nas wypożyczone i widzimy, jakie płatności z tego tytułu otrzymujemy. Być może za kilka lat krótka sprzedaż i możliwość wypożyczania akcji będą absolutnie na porządku dziennym. No i faktycznie rozwinie się tam też ta usługa na giełdzie papierów wartościowych. Trzymam kciuki, ale korzystajmy na ten moment z tego, co mamy. A mamy naprawdę coraz większy dostęp do usług z całego świata i w ogóle rozwój usługi Saxo Banku jest tego takim naturalnym przykładem. Tej teorii, o której mówię już od wielu, wielu miesięcy, jak nie lat, mamy do dyspozycji coraz więcej fajnych narzędzi, tylko trzeba się tego nauczyć, dobrze się z tym zaznajomić i spokojnie mamy już duże rzeczy na wyciągnięcie ręki. Dajcie znać, jak Wam się w ogóle podoba to rozwiązanie, co o tym myślicie. Może ktoś zdąży już przetestować tę usługę na swoim rachunku i podzieli się też pierwszymi wrażeniami, a jeśli Was ta koncepcja zainteresowała i w ogóle sama usługa Saxo Banku, no to linki do otwarcia rachunku umożliwiającego przetestowanie usługi znajdziecie oczywiście pod tym materiałem. Czekam na Wasze komentarze. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, a ja tymczasem zapraszam Cię również na bloga Doradca TV i kanał YouTube o tej samej nazwie. Znajdziesz mnie na Facebooku jako Doradca TV i na Twitterze jako Tomasz Jaroszek. Jeśli chcesz zasugerować mi jakiś temat lub po prostu przedstawić się jako słuchacz i napisać mi coś od siebie, to służy do tego specjalny adres e-mail podcast@niczadarmo.pl. Mówił Tomek Jaroszek, zapraszam serdecznie na kolejne odcinki podcastu Nic za darmo.